Cześć kochani, dziś przychodzę do Was z bardzo ciekawym produktem. Dostałam ostatnio w przesyłce od Eveline błyszczyki, które bardzo mocno podobno błyszczą. Chciałabym sobie je przetestować, mają bardzo dobre opinie w sieci. Kosztują coś około 14 zł, więc mało. No i zobaczmy, ile tu jest kolorów, bo ja dostałam tych kolorów 6. Zobaczmy, ile jest u producenta. One wyszły w lipcu, tak mniej więcej właśnie w wakacje. No i nie wiem, ile jest kolorów. Nie powiem Wam, ile dokładnie. No ale przetestuję Wam to, co dostałam. Myślę, że taki film będzie fajny. Kiedyś nagrywałam bardzo często takie filmy, gdzie pokazywałam Wam wszystkie kolory jednego produktu do ust i to Wam się bardzo zawsze sprawdzało, bo wtedy można sobie porównać, jak ten produkt po prostu, jak kolory dane wyglądają. Wiecie, jak na przykład nie macie testera w sklepie, czy chcecie zamówić online, więc mam nadzieję, że Wam się to przyda. Także co, przechodzimy do testu. Extreme Shine Lip Gloss. Bardzo ładne opakowanie w ogóle. Pokażę Wam z bliska, jak one wyglądają. Bardzo ładny design. O, tak wyglądają. Dosyć takie ciężkie się wydają. Takie dosyć solidne, ciężkie opakowania. Ze złotą nakrętką. I zobaczymy zaraz, jak to wszystko będzie wyglądać. No dobra. Witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Fajnie, że jesteście. Jestem z Wami w komentarzach. Rozmawiamy na żywo. To jest taka nasza przerwa od kalendarza. Jutro się pojawi już kolejny kalendarz. Ja nie mogę dodawać codziennie kalendarzy, bo wiecie, ludzie by się zanudzili. Ci, którzy normalnie oglądają kanał, by po prostu odsubskrybowali, by powiedzieli, że tylko kalendarze i kalendarze. Wiecie, żeby moi widzowie, którzy są ze mną na co dzień, którzy są ze mną od dawna, czuli się docenieni, że też robię coś innego. Także co? Przechodzimy już do kolekcji, zobaczymy, jak one wyglądają. Jestem bardzo ciekawa. Pierwszy kolor 01 Crystal Glow and Go to się nazywa. Zobaczymy, jak pachnie. Ładnie pachnie, owocowo. Wydaje mi się, że owocowo. Aplikator jest tradycyjny, ale taki miękki, nie jest sztywnym patykiem. Tak nie pamiętam, co ja kiedyś testowałam, coś z Vibo, że właśnie to był taki patyk wręcz. O, ale dużo się nie nabiera. Błyszczyk jest żelowy, nie jest w ogóle lepki. Także jest komfortowy na ustach. Trochę się czuję tak, jakbym nałożył jakiś taki trochę olejek, ale właśnie to jest bardziej żelowa konsystencja. Także to jest krystal. Myślę, że spoko na co dzień dla każdego. Jeżeli macie ładny kolor swoich ust, nie są jakieś, wiecie, jeżeli lubicie swój kolor ust, po prostu. Wiecie, no, nie mogę oceniać, co Wam się podoba, co nie. Może macie ładną czerwień ust, ładny róż ust, czy po prostu lubicie swój kolor, to możecie podkreślić tylko błyszczykiem. I dajcie mi znać w komentarzach oraz na premierze, czy Wy również macie dosyć matów i właśnie skłaniacie się teraz ku błyskowi. Ja skłaniam się totalnie ku błyszczykom, są wygodniejsze, można nakładać bez lusterka. Usta zawsze dobrze wyglądają, także... To jest pierwszy kolor. Ścieram. Okej. Okay. Mają się ekstremalnie świecić. 02 od razu mi się udało znaleźć. I kolor 02 jest różowy i wydaje się bez drobinek. I to jest Candy Pink. Tak samo pachnie, tak owocowo po prostu, jak taki kisiel owocowy. Muszę bardzo dużo nabierać, w sensie dużo razy. Na pewno jak nabierzecie raz, to nie wystarczy Wam na całe usta. Wystarczy to na 1/4 mniej więcej. No po prostu nie wystarcza. Faktycznie bardzo się mocno błyszczy. Ten już podchodzi bardziej pod taką pomadkę, bo ma dobry pigment. Ładnie się błyszczy. Faktycznie jest ten błysk intensywny. Podoba mi się ten kolor. Nie jest nachalny. Pasuje w ogóle do mojego dzisiejszego makijażu oczu. Swoją drogą robiłam go tą paletką z Vibo. Też osobny film jest lub będzie na kanale. Także zobaczcie sobie z bliska, jak Wam się podoba ten róż. Moim zdaniem ładny, bo nie jest taki nachalny. A zobaczmy jeszcze, czy się nie lepi, czy się nie zbiera. Nie, jak mówię, jest żelowy i naprawdę mocno się świeci, spoko. Bardzo przyjemny. Także to jest dwójeczka. Jest idealny pod tym względem, że wiecie, że się nie lepi, ale czuję, że się trzyma. Dobra, 03. Bardzo mi się podoba ten kolor w opakowaniu. I to jest Neutral Nude 03. Sprawdzam zapach. Ostatnio w jednym z błyszczyków, które testowałam, był wspaniały aplikator marki Lumen. Muszę Wam pokazać od razu. To był ten. Genialny po prostu, zobaczcie. Aplikator, w którym jest dziurka, w którym nabiera się odpowiednia ilość produktu. To jest po prostu sztos. To jest sztos. To było w kalendarzu. Genialne. I tutaj też coś takiego bym widziała, bo to jest po prostu no za mało produktu. Mi się na samą końcówkę nabiera. Ale to jest, już widzę, idealny nudziak. I po prostu jak zobaczyłam tą paczkę PR-ową, to stwierdziłam, że nagram Wam. Lubię, jak firma mi po prostu wysyła całą kolekcję szminek, bo ja wtedy mogę nagrać Wam cały przegląd, a jak ja dostaję na przykład pocztę i dostaję jedną szminkę w przesyłce, to mi się słabo robi. Bo tak naprawdę na podstawie, nie wiem, koloru na przykład czerwonego nie jestem w stanie sobie wyrobić zdania na temat tych pomadek. A tu przynajmniej mam pełny przekrój. Możecie zobaczyć, czy te kolory są dziwne, czy to są kolory do noszenia. Także myślę, że super, jak firmy przysyłają całą kolorówkę. Tym bardziej, że to są w tym wypadku na przykład tanie rzeczy. Więc spoko. Troszeczkę się zbiera tutaj. Ale nie bardzo. Nie ma takich, wiecie, takich kresek, jak czasem się robi na ustach. No ładny kolor. Powiem Wam, że chyba najładniejszy ze wszystkich. Jeszcze
pokażę, jak Wam się podoba. Ten czy ten poprzedni bardziej? Napiszcie mi na premierze. No ten to jest absolutnie taki mój nudziak. Uwielbiam takie nudziaki, noszę takie kolory na co dzień. Także ten Wam polecam, trójeczka Neutral Nude. Absolutnie dla każdego. Także zmywam. Troszeczkę, jak dużo się nałoży, to tu w kącikach się łączy. Ale to nie jest nic takiego too much. I czwóreczkę szukam. Tu jest szóstka. Wydaje mi się, że mam wszystkie kolory. O, to jest ładny kolor. Czwórka to jest, słuchajcie, kolor Trendy Coral. I on ma delikatne drobiny, ale naprawdę bardzo delikatne. Ma bardzo ładny kolor. Tutaj przynajmniej w opakowaniu. Ale dwa razy już zamoczyłam. Muszę liczyć, ile razy moczę aplikator, żeby pomalować całe usta. Trzy. Tu już nic nie ma na aplikatorze, jak obracam. Cztery. Widzicie, jak mało? Pięć. I suchy aplikator. I sześć. I siedem, żeby poprawić całość. Siedem razy musiałam zamoczyć. To jest chyba jedyny minus tego błyszczyku, bo kolory mi się podobają, cena jest wspaniała, ale kurczę, to maczanie siedem razy, żeby pomalować całe usta, to jest za dużo. Także to jest koral. Też mi pasuje do dzisiejszego makijażu. Myślę, że ładny kolor. Mocno się błyszczy, ale nie jest to taki, wiecie, chamski jakiś błyszczyk z drobinami, z wielkimi kawałkami brokatu, gdzie te wargi wyglądają, jakby po prostu były obślinione, brzydko mówiąc. Tylko są nadal, no wyglądają po prostu ładnie. Wyglądają zdrowo, tak? Ale się mocno błyszczy. Widzicie, tu mam sztuczne lampy i myślę, że to dobrze widać, jak mocno się te błyszczyki błyszczą. Tutaj może nie jest takie mocne krycie jak w poprzednich, ale nadal ładnie to wygląda. Także jeszcze mamy dwa kolorki przed sobą. Napiszcie mi na premierze, czy lubicie takie odcinki, czy lubicie, jak nakładam pomadki, czy różne kolory właśnie produktów do ust. Żebym wiedziała, czy nagrywać, bo dla mnie takie odcinki są wartościowe właśnie pod tym kątem, jak chcę sobie kupić właśnie daną pomadkę, nie wiem, widzę na reklamie, to jakby obejrzała taki filmik na YouTubie, czy zobaczyła swatche na blogu, to już by mi to ułatwiło sprawę, więc spoko, przynajmniej mi się tak wydaje. Piątka, wydaje mi się, że to nie będzie moja bajka. Piątka to jest Sparkling Caramel i on jest ładny, ale on ma w sobie zimne drobiny. Moim zdaniem drobiny powinny być tutaj ciepłe, ale zobaczcie. Widzicie, on błyszczy na srebrno. On jest właśnie taki nudziakowy ze srebrną poświatą, co nie do końca mi się podoba. Chyba nie. Kojarzy mi się z tymi, słuchajcie, pomadkami metalicznymi, które były jakiś czas temu, próbowano je wprowadzić, różni producenci je wypuścili, ale totalnie to nie jest coś, co by się przyjęło. Bo zarówno ja, jak i nie wiem, jak widziałam wasze reakcje, wasze opinie, no nie lubicie po prostu takiego wykończenia. Wiecie co, teraz jak mam go na ustach, to mi się kojarzy z tym błyszczykiem Fenty. Nie wygląda tak źle, ale gorzej wygląda tutaj w opakowaniu niż na ustach. Na ustach naprawdę spoko to wygląda. Wygląda, jakbym nie miała mocno pomalowanych ust, tylko właśnie bezbarwny błyszczyk, tak przynajmniej mi się wydaje. Także co sądzicie? Moim zdaniem nieźle wygląda. Naprawdę jest podobny do tego z Fenty, do tego Gloss Bomb. Jest bardzo, bardzo podobny. Szkoda, że wam nie pokażę wam tu swatcha, bo mam go w samochodzie. Ale wiecie, o którego mi chodzi. Także jest bardzo podobny. Ładniejszy niż mi się wydawało. No dobra, i mamy jeszcze ostatni. I ostatni, tylko zmarzę sobie ten. I ostatnim bym już została chwilę i zobaczymy, zaraz do was wrócę, czy on mi się utrzymał. Ponieważ, kochani, chcę coś nagrać, chcę się... Zaraz napiję się też kawę i zobaczymy po prostu, ile on wytrzyma. Także jestem ciekawa, czy w ogóle lubicie błyszczyki, czy używacie błyszczyków, czy się cieszycie, że wróciły. Ja pamiętam, że... nakładam korektor z Bell. Ja pamiętam, że błyszczyki były, słuchajcie, na takim topie, jak ja byłam między podstawówką a liceum, czyli lata 90., to wtedy były modne takie właśnie błyszczyki z drobinami. Wszystkie firmy miały właśnie błyszczyki. Pamiętam, jak dziś, jak kupowałam błyszczyki Miss Sporty, jak kupowałam z Inglota takie błyszczyki w... Pamiętacie takie w takich, jakby to powiedzieć, w Ice Cube, czyli w takich kostkach lodowych jakby. Z dwóch stron były błyszczyki, które pachniały owocami, truskawkami. Strasznie mi się to podobało. No, także... Wracają trochę wspomnienia, teraz te błyszczyki są trochę inne oczywiście, mają inne formuły, tamte się strasznie lepiły często. I ten 06 nazywa się Baby Nude, no i wydaje mi się, że to będzie ładny nudziak. Też ma delikatną drobinkę, ale nie za dużo. No 6-7 razy muszę ten produkt nabrać. To jest dużo. To jest naprawdę dużo. No i mamy nudziak. Nie jest bardzo kryjący, ale ma ten kolor, ma... pigment. Tak wygląda, myślę, że dla wszystkich fanek ciemnego oka, a właśnie jaśniejszych ust, no i przy okazji bardzo mocno błyszczy. Te błyszczyki optycznie powiększają wargi, więc takie są wypuklejsze. Może jedynie bym sobie darowała kolor przezroczysty,
Chociaż jest to fajny błyszczyk, nawet tak jak mówiłam, jeżeli ktoś lubi czerwień swoich warg, to będzie zadowolone. Wszystkie mi się podobały, myślę, że wszystkie będę używać, po prostu je po swoich torebkach, wiecie, rozłożę. I to jest taki produkt, który można sobie faktycznie w ciągu dnia dokładać i poprawiać bez lusterka, także mi się to podoba. Dajcie znać, czy mieliście z nimi w ogóle styczność, czy widzieliście je w Rossmanie. Teraz może na promocjach, nie wiem, czy były w promocji, czy nie, bo jak mówiłam, z Eveline za bardzo nic nie kupowałam, bo dostałam właśnie PR od Eveline i postanowiłam ponagrywać troszeczkę osobno. No, także nie patrzyłam na promocję w Rossmanie, ale jeżeli znajdę Wam gdzieś te błyszczyki w sieci, na jakichś stronkach drogerii internetowych, to Wam je podlinkuję, żebyście zobaczyli. Moim zdaniem naprawdę fajna sprawa i dajcie znać, czy chcecie więcej takich testów. Dobrze, kochani, ja teraz uciekam nagrać kalendarz, bo nie ukrywam, że muszę to teraz zrobić. Czeka tu już na mnie taki bardzo ciekawy kalendarz i wrócę do Was po tych nagraniach, wypiję też kawę i zobaczymy, czy ten błyszczyk po tej chwili się utrzymał. Czy będzie to trwały produkt, czy jedynie na chwilę starczy, ale powiem Wam, że tak na pierwsze wrażenie podoba mi się ten produkt. Także do zobaczenia. Kochani, wracam, żeby powiedzieć, że odcinek nagrany, błyszczyk się trzyma troszeczkę, może tutaj powchodził w rowki, ale tego nie widać z daleka, bo on tak się mocno błyszczy, że nie widać, że tak w środku ten kolor troszeczkę się poprzemieszczał. Poza tym ten nude, ten kolor jest trochę inny niż na przykład ten dwójeczka. Ale tak czy siak Wam polecam, piłam tutaj kawkę, popiłam wodę, nie zjadł się, nie wypił się. Także fajny produkt, fajna cena, także cieszę się, że pokazałam Wam dzisiaj, jak wygląda. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie takie odcinki, piszcie mi sugestie, jakie produkty testować i widzimy się w kolejnym. Pa, kochani, dzięki za premierę, cześć!